Wraz z nami Daniel Pietraszkiewicz, zawodnik Aplan Resowi Rzeszów. Powiedz, jak zakończone spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy? Myślę, że na pewno dużo, dużo biegaliśmy w tym meczu. Uważam, że zasłużyliśmy na 3 punkty. No ale gdzieś znowu to szwankuje obrona przy stałych fragmentach gry. Na pewno musimy to poprawić. Myślę, że jak to po prostu udoskonalimy, to w następnym meczu będzie lepiej. Ok, dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Łukasz Szczepanik z testu prognowości. Daniel, jeśli dobrze liczyłem, wracasz do pierwszej jedenastki po 5 spotkaniach. Na pewno indywidualnie możesz być z tego zadowolony. Jednak tak jak wspomniałeś, no ciężko być w pełni usatysfakcjonowanym po kolejnym braku pełnej puli w waszym wykonaniu. Tak. No, na pewno cieszę indywidualnie, że wróciłem do pierwszego składu i nie zamierzam go oddać. Będę robić wszystko, pracować na treningach, żeby zostać w tym pierwszym składzie. No ale tak jak pan mówi, no, ważniejsze są cele drużyny, nie moje. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda się po prostu wyjść te 3 punkty, bo to jest najważniejsze, a nie czy ja gram, czy ktoś inny. Mm-hmm. Możesz zdradzić w szatni zwieszone głowy? Myślę, że na pewno musimy szanować ten jeden punkt, bo Podbeskidzie też nie jest słaby rywal. Też dużo wybiegaliśmy w tym meczu, oni też mieli sytuację. No tak jak mówię, no, jeden punkt to zawsze jeden punkt dopisany, bo mogliśmy równie dobrze przegrać. Chociaż uważam, że zasłużyliśmy na 3 punkty, ale to tylko moja subiektywna opinia.